gdy mówisz, że nienawidzisz. Ciężko jest zasnąć, nie mogę, choć chcę. Widzę chwilę, w których raniłam cię. Czy nie możesz wybaczyć znowu mi? Ile razy mam jeszcze przepraszać cię? Powtarzałeś mi, kocham cię, brak mi jest twych ciepłych ramion. Gdy wieczorami przytulałeś mocno mnie. Daria Ciesielczuk piosenką Ile razy rozpoczęła nasze 552 wydanie audycji Radia RTM Staszic. Witam wszystkich słuchaczy. Kontynuujemy nasze lato z Teatrem Piosenki Młyn. W tym wydaniu zapraszam do wysłuchania spektaklu Teatru Piosenki Młyn Młyn na kostkach. Spektakl przygotowany pod kierunkiem Magdaleny Sielickiej. Został wystawiony 28 sierpnia 2012 roku. Z tego spektaklu pochodzą takie piosenki jak Kiedyś ucieknie nam młodość, Wysłuchajmy błazna, Przyjdź na dworzec, Cuda miłości. To już takie przeboje Teatru Piosenki Młyn. Zapraszam do wysłuchania całego spektaklu w wykonaniu artystów Katarzyny Sowierszczenko, Macieja Łyko, Andrzeja Pakuły, Adama Szabata i Tomasza Brudnowskiego. Od ciebie miłość, cuda miłości, od ciebie czystość, chwała czystości, od ciebie bystrość i wzrok przejrzysty, od ciebie spokój wiekuisty. Ty dojrzysz jego wzrok i jej rumieńce,
połączysz toń i woń wody z kaczeńcem. Ty, kiedy dłonie ich ujmą się mocno, połączysz mech i pień w miłość owocną. Od ciebie miłość, cuda miłości, od ciebie czystość, chwała czystości, od ciebie bystrość i wzrok przejrzysty, od ciebie spokój wiekuisty. Nieokiełznany wiatr, ptaków śpiewanie, ty w jeden złączysz ton, w jedno wyznanie. Ty wyziębiony głaz poprzez strumienie rozpalisz żarem traw, żywym płomieniem. Od ciebie miłość, cuda miłości, od ciebie czystość, chwała czystości, od ciebie bystrość i wzrok przejrzysty, od ciebie spokój wiekuisty. Połączysz noc i dzień, powodzeń wstęgę, i w jeden taniec pchniesz frak i sukienkę. A kiedyś lekko tak, by nikt nie poczuł, na jeden zamkniesz czas, dwie pary oczu. Od ciebie miłość, cuda miłości, od ciebie czystość, chwała czystości, od ciebie bystrość i wzrok przejrzysty, od ciebie spokój wiekuisty. Od ciebie miłość, cuda miłości, od ciebie czystość, chwała czystości, od ciebie bystrość i wzrok przejrzysty, od ciebie spokój wiekuisty. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa na tym kameralnym albo nawet intymnym koncercie, bo wiele nas tutaj nie ma. A to dobrze. Kochani, zaczniemy troszeczkę inaczej niż zwykle. Przedstawię ludzi, którzy występują w Młynie. Katarzyna Sowierszenko-Gil. Zapraszam do nas. Monika Jarmoszczuk. Marysia Łyko. Andrzej Pakuła. Maciej Łyko. Przy pianinie Tomasz Brudnowski oczywiście. Ja nazywam się Adam Szabat. Zapraszamy na koncert. Zaraz. Nie, gdzie? Nie uciekaj. Coś tam. Bo tak powiedziałeś, że ale że co? Że w kawiarni, że inny ten bo co, ach, tak. Czemu w kawiarni? Bo można pić. Można kpić, bo nie dosłyszałem. Właśnie. Tam z tyłu źle słychać. Nie wiem, czy tutaj wolno w zasadzie. W Domu Kultury w Chełmie można piwo. No tutaj jeszcze nie, ale może coś się zmieni za czas. Właśnie, być może to będzie cel tych koncertów, żeby zmienić panujące w naszym mieście obyczaje. Mamy taki pomysł, żeby występować częściej. I właśnie w takim kameralnym ułożeniu, że tak powiem. No tak, troszkę tutaj by tam marnie to bardzo wyglądało. Tutaj to jeszcze żeby jakoś. Chociaż to jak ktoś chce wygodnie, to można sobie się rozłożyć gdzieś, położyć. Tam są miękkie krzesła. Można na podłodze. A to z tego powodu tak chcemy być blisko naszej widowni, żeby widownia widziała, czy nam się za mocno ręce nie trzęsą, ewentualnie kanty w spodniach nie gną. A my chcemy widzieć, czy nie ziewacie. Właśnie, to jest też tam na scenie, jeśli ktoś był, to wie o tym, że tam nic nie widać. Tak się śpiewa, niby wiesz, że ja do ciebie, prawda, i tak cię nie widzę. A tu wszystko widać. No i nie wiem, czy to dobrze. Wszystko nie widać. Nie bój, jak jeden znajomy wyciągnął komórkę, to widziałem, jaki model. Także. O, a propos komórek, przypominam, wszyscy wyciągamy komóreczki, wyłączamy dzwoneczki w komóreczkach. Albo wysyłamy. Jak ktoś sobie zapomniał, nikt sobie nie zapomniał? A wy wyjęliście? Bo ja w tę stronę to też widać. Ja mam ten. I słychać. Właśnie. Jak Bruno, będzie, ty wyłączyłeś? No to jak będzie mi noga podskakiwała, to znaczy, że... Na pewno wszyscy? Dzwoneczki wyłączone? Pan? No. Wyłączone? Panie, wyłączone komóreczki? Jak żeście, przepraszam Państwo, wchodzili tam, przy Magda bilety sprzedawała, tam taka mała karteczka była, taka bardzo mała karteczka z takim bardzo małym napisami. Wszyscy to widzieli, prawda? Bardzo mała, bo ja jej też nie. Nie. No, no tak bo właśnie o to chodziło, żeby nikt tego nie założył, więc ja mówię tak. O co chodzi? Teraz jak komuś komórka zadzwoni, to my przy użyciu siły fizycznej zabieramy tę komórkę i nie wiem, co z nią zrobimy, ale pacjentowi robimy zdjęcie
I to zdjęcie będzie umieszczone na następny lubię. Raz tutaj na, albo z tamtej, z drugiej strony. Tych klientów nie obsługujemy. Stary facet, a nie wie, co zrobi z komórką. A na tej małej karteczce tam było napisane, że kto kupuje bilet, jednocześnie wyraża zgodę na właśnie te nasze dokonania, jeśli komórka komuś zadzwoni. Szanowni Państwo, co nam następne? Chyba Tomek, chyba twoje, prawda? Piosenkę będziesz musiał... To też dlatego chciałem zejść wcześniej, raz kogoś rozgadaliśmy. Tomasz Brudnowski wykona piosenkę pod tytułem Zaczarowany ogród. Adam, nie schodź za wcześnie. Właśnie, ja muszę pierwszy zejść, a poza tym ty schodzisz w tamtą stronę, tak żeśmy się umówili. No albo się umawiamy, albo się nie umawiamy, no zaraz. No i gdzie ja teraz będę siedział? Tomek Brudnowski w piosence Zaczarowany ogród. O porannej rosie słychać ptaków śpiew. Na gałęzi młodej brzozy ptaki tulą się. O, na mój szczebiocę, och ty wróbl mój. On do ucha cicho śpiewa ze mną w górę frun. Po śniadaniu w stawie słychać żabi chór. Ćwiczą arie i pasaże, jak wyśpiewał kur. Dzięcią wystukuje Mendelsona rytm. Świerszcze pszczoły i chrabąsze wszystkie nucą dziś na łące. Zaczaruje nas choć na kilka chwil. Ogród pełen wspomnień, ogród pełen barw. Znów zatrzymam czas, obraz tamtych lat. Zapach tamtych dni w pamięci mojej jeszcze tkwi. Wieczór już się zbliża, księżyc znowu stał. Małe nietoperze lecą na wieczorny bal. Strumień jakby głośniej wśród wapiennych skał. Płatki róże przy alejce znów potargał wiatr. Zaczaruje nas choć na kilka chwil. Ogród pełen wspomnień, ogród pełen barw. Znów zatrzymam czas, obraz tamtych lat. Zapach tamtych dni w pamięci mojej jeszcze tkwi. W blasku latarenki widać studni część. Ona wszystkie tajemnice kryje gdzieś na dnie. Bramy do ogrodu już nie strzeże nikt. Tylko kłódka pordzewiała na łańcuszku dziś. Zaczaruje nas obraz tamtych lat. Obraz pełen barw. Tomek Brudnowski w piosence własnego przyrodniczej. Autorstwa własnego autora, czyli jego, tak? Bo i Tomek grywa tylko utwory dobrych kompozytorów i tekściarzy. Dobrych tekściarzy. Tekst zresztą napisał w zasadzie autor, no to, czyli on. No to mówi, on gra tylko dobre dzieła, znaczy właśnie. Na poziomie.
Czyli dalej już nie gram. Nie, no. No nie można ci podkadzić troszeczkę. Tak, żeśmy sobie pomyśleli, że co miesiąc się będziemy tutaj spotykać z państwem. Ponieważ, jak już wcześniej mówiliśmy, chcielibyśmy częściej niż raz w roku, a ostatnio to z taką częstotliwością się spotykaliśmy. To po pierwsze. No. Po drugie, będziemy wprowadzać również młodych artystów. Co miesiąc jakiegoś tam młodego, albo może kilku młodych. Albo mamy młodą. Tak zwanych, albo bardziej młodą w zasadzie. Tak. Mamy takich juniorów, tak zwane jak w Izbie, ta Unia ma junior. A jak tam mecz? A trampkarzy się... mamy? Trampkarzy? Można poszukać też w sumie. Nie mam trampek, muszę kupić. Ale dobrze. Z tym, że tak sobie pomyślałem, że przy okazji tych spotkań trochę porozmawiamy z państwem o warsztacie naszym, w sensie takich zaplecza, od kuchni. Jak to się robi takie no rzeczy? No to zdecyduje się warsztat, czy kuchnia, czy gary, czy szlifierka. Bo... Znaczy to tak pomieszanie, to będzie tak warsztat i kuchnia, bo ja w kuchni mam też kombinerki, śrubokręcik, także... Aha, to jak twarde schabowe ci wyjdą, to pewnie. Na przykład. Następna piosenka, jest to kultowa piosenka. Bardzo nie boję kultowa. Się tego słowa, bardzo kultowa. I właśnie tak chciałbym przy okazji zaprosić autora. Adam, zapraszamy. Chodź tu, chodź. Brawo, autor. Ale, nie za dużo. Teraz tak, właśnie, mamy porozmawiać trochę o piosenkach. To ja jestem bardzo ciekaw, jaka jest etymologia tej piosenki, jak ona Jezu, powstała. Od razu powiem, że jest to piosenka, powiedz mi, Tatku o Diable. Powiedz mi, Tatku o Diable, to jest piosenka o diable, napisana dla córeczki, ponieważ ona chciała wiedzieć coś o diable. To słuchajcie, to są trudne pytania, nie? Małe dziecko przychodzi, pyta tatusia, co to jest diabeł i ja mu mam jej o tym opowiedzieć. I wymyśliłem sobie, że będzie to taka zabawna historia. Schodzisz tak. O dobrych rzeczach mi mówisz, tatusiu, zawsze namiętnie zajadę. Jestem już duża i już się nie boję. Powiedz mi, tatku, o diable. O diable mówią, że zły, a niebo nie kłamie. Pomaga diabeł, gdy duszę chce na wieczność wziąć w posiadanie. On rozkochuje w sobie niewiasty, by je zaprzedać ciemności i złu. Piekielnym wzrokiem spod brwi krzaczastych, ogonem co piętrzy gruz. Mówią, że czasem pod postacią psa lub białych koni się kryje, lecz ja uważam, że w każdym z nas troszeczkę diabła żyje. Gdzież mam się ukryć, aby zły duch nocą nie porwał mnie z łóżka? Musisz, tatusiu, przyrzec mi, że strzec będziesz mego serduszka. Nie bój się, córuś, nie przyjdzie on tu, chyba że z mamą pod rękę. Nawiasem mówiąc, myślę, że mamusia ma go najwięcej. Nie bój się, córuś, nie przyjdzie on tu, chyba że z mamą pod rękę. Nawiasem mówiąc, myślę, że mamusia ma go najwięcej. Proszę państwa, przed państwem nasz utalentowany kolega w prawdziwej historii, która się każdemu przydarzyć może, bo przecież życie składa się z wielu sytuacji, każdy znajduje się w jakichś innych okolicznościach i czasami, kiedy po prostu człowieka szlak trafi, musi powiedzieć, mam to gdzieś. Chciałem, żebyś tylko powiedział utalentowany raz jeszcze, albo tak bardzo utalentowany. Utalentowany, mocno utalentowany. Ty czekaj, weź się za mnie, bo ci talent wystaje. Dobrze. Albo będę walił z dyni. Co? Przychodzi taki moment w życiu każdego mężczyzny, prawda? Że musi powiedzieć do swojej kobiety następujące słowa. Mam to gdzieś, mam to gdzieś,
To co mówisz mi, kochanie, mam na kartce zapisane i głęboko gdzieś schowane, lecz gdzie, nie wiem, zapomniałem, bo mam to gdzieś, mam to gdzieś. Możesz tłumaczyć naukowo, pojedyncze każde słowo, ale mnie już boli głowa, więc nie do mnie taka mowa, bo mam to gdzieś, mam to gdzieś. Możesz sobie kłapać gębą, twoje słowa ciągle będą, choć się cieszę dobrym słuchem, wylatywać drugim uchem, bo mam to gdzieś, mam to gdzieś. Możesz sobie mleć jęzorem, twoje słowa w samą porę będę chował i tak w końcu tam, gdzie nie dochodzi słońce i solo. La 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 la. Bo mam to gdzieś, mam to gdzieś. Powiem ci tak w zaufaniu, mam głęboko w poważaniu, mam głęboko w poważaniu to, co mówisz mi, kochanie. No, panowie, co? Ktoś będzie miał tyle odwagi w domu? To co tam, panie Andrzejku? Teraz na chwilę zmienimy trochę nastrój. Panie Andrzejku, kolego Andrzeju, o tak mówmy się, że będziemy tutaj mówić kolego Andrzeju, kolego Macieju. Macieju. Tak. I co tam, bo ja tam... Prośba. A, właśnie. Jest. Prośba. To bardzo ciekawa jest piosenka, prawda? Jest bardzo ciekawa i po raz pierwszy będzie zaśpiewana przez autora, a nie przez... Nie autora. Nie autorkę. Nie autorkę. Zapraszamy do tej piosenki. Odetchnijmy troszeczkę. Tak jest. Pomyślmy, Adam Szabat się. Przed państwem. Gitara, uwaga. Proszę słowika, by pieśń zaniósł na skrzydłach do nieba, bo miłosie brakuje łez, bo miłosie siły potrzeba, bo miłosie brakuje łez. Bo miłosie siły potrzeba. Poproszę, by drzewo swym pniem, którym chronić mnie może, niech chroni mnie. We mnie losie burzy się krew, we mnie losie ginie nadzieja. We mnie losie burzy się krew, we mnie losie ginie nadzieja. Pragnę dotknąć życia, w nim raz szczęście mieć. Jeśli każesz mi iść, będę biec, by w ramionach dobrych zapomnieć, że życie moje to przecież jest grzech. Pragnę dotknąć życia, w nim raz szczęście mieć. Jeśli każesz mi iść, będę biec, by w ramionach dobrych zapomnieć, że życie moje to przecież jest grzech. Thank you.
Zanim mój kolega coś powie, chciałem teraz powiedzieć, że od tej pory na tej estradce, na tych kostkach będzie się robiło coraz piękniej, coraz ładniej, coraz ciekawiej. Możesz mówić. Dziękuję. Dobrze, dobrze. To my sobie tutaj tak żartujemy, prawda, ale faktem jest, że mamy bardzo utalentowaną w Hrubieszowie młodzież. Tej młodzieży jest dość dużo. My jako Teatr Młyn, a w szczególności nasz tutaj wódz i guru Adam, bardzo utalentowany człowiek i szanowni państwo, tak, bardzo utalentowany. I tutaj od razu słychać profesjonalnego, prawda, konferencjera. Nie powiedziałem utalentowany, powiedziałem bardzo utalentowany. I życzyłbym sobie koledzy, żeby tak samo, prawda, mnie zapowiadać, jak już mam. Prawda. No, bardzo, pamiętacie, bardzo, bo utalentowany to tam nie wiadomo, o co chodzi, no nie? Otóż dużo tej młodzieży jest utalentowanej w Hrubieszowie, dokładnie, bardzo, bardzo utalentowany nasz kolega, co ja tam zagospodarowuje tę młodzież i właśnie nie wiedziałem, co mam dalej powiedzieć, ale zauważyłem, że Bruno jest tam i że go tutaj nie ma i sobie przypomniałem, że właśnie bardzo utalentowaną młodzież zapraszam prywatnie. Akurat tak się składa, że jest to moja córka, tak jej przypadł zaszczyt, żeby przecierać szlak i kruszyć lody hrubieszowskiej publiczności. Ale w przyszłym miesiącu obiecuję, że będzie... Nie, druga nie, może nie przesadzajmy. Ale że będzie równie utalentowana inna młodzież, ja się już zapinam. Marysia, sprawdź, tylko czy masz mikrofon czynny. Jest. A ta piosenka, a to jest bardzo ciekawa sprawa z tą piosenką. Ta piosenka była napisana w oryginale dla chłopaka, czyli dla mnie. A byłem wtedy bardzo przystojnym, co mi zresztą pozostało, no ale wtedy byłem jeszcze młody w dodatku, choć stary się też nie czuję, prawda, 50 jeszcze przede mną. A 50-letni faceci na początku XX wieku brali sobie 18 za żony, dopiero wtedy się statkowali. Jak ktoś czytał Gogola, to wie. Tam jest taki ożenek, nie? On tam 50 dobył i tak się zastanawia, trzeba by się ustatkować, no nie? No i o czym miałem mówić? A, o piosence. Byłem wtedy młody i przystojny. I tę piosenkę, otóż, to jest fakt, fakt prawdziwy, jakby mógł być fałszywy, ale fakt najprawdziwszy, chciała ode mnie do śpiewania Maryla Rodowicz, bo to było na festiwalu studenckim w Krakowie. Ja byłem młody i przystojny, ale niestety też głupi. I powiedziałem, że no nie, bo ja tam się z kolegami, z zespołem muszę porozmawiać, czy ona tę piosenkę możesz sobie wziąć i śpiewać. Dzisiaj bym po prostu powiedział, ile dajesz, no nie? W tytule jest, w oryginalny tytuł to jest, znaczy oryginalny tej pierwszej piosenki, bo teraz jest przerobiona dla damy, to jest humoreska, w tej chwili piosenka to była, znaczy taki tytuł, a w tej chwili tytuł to Debeściara. Debeściara. Debeściara jestem, w każdym słowie, w każdym geście, debeściara. Tak.
zalety. Cóż ja zrobię, mam zalety, żadnych wad niestety. Jestem ideałem, jestem ideałem, jestem wielkim ideałem, duszą mą i ciałem. Debeściara jestem, i tu się nie znamy jeszcze. Debeściara jestem, dowiedzcie wreszcie. Debeściara jestem, w każdym słowie, w każdym geście. Debeściara, taka jara. Łap tapki budida, łap tapki budida. Satysfakcję. Jasne. Czerpię satysfakcję. Czerpię wielką satysfakcję z tego, że mam rację. I do tego czuję. I do tego czuję. I do tego dobrze czuję, że mnie Bóg miłuje. Debeściara jestem, i tu się nie znamy jeszcze. Debeściara jestem, dowiedzcie wreszcie. Debeściara jestem, w każdym słowie, w każdym geście. Debeściara, taka jara. Łap tap ti budi daj, o da daj. Łap tap ti budi daj, o da daj. Łap tap ti budi daj. Mam do tego prawo. Mam do tego prawo, mam do tego swoje prawo, by mi bili brawo. Raz, dwa, trzy i... Taka jara, lecz już debeściara jestem, i tu się nie znamy jeszcze. Debeściara jestem, no więc się dowiecie wreszcie. Debeściara jestem, w każdym słowie, w każdym geście. Debeściara, taka jara. Debeściara jestem, w tej piosence, w każdej scence. Debeściara jestem, zawsze wzięta i od święta. Debeściara jestem, co ciekawsze, też na zawsze. Debeściara, taka jara i nie stara. Dziękuję bardzo. No i wyobraźcie sobie, że to Maryla śpiewa. Ha! W tych swoich piórach. No nie? Ja wiem, kto bez pióra, bo z piórami w innym miejscu chciałby to zaśpiewać. Jest taka artystka, też blondynka w Polsce. I też pewnie by chciała to zaśpiewać. Nie będę wymieniał tego, jej imienia, ale... O, żarówka diodowa. Dobrze. Co my tam dalej mamy, proszę Państwa? Tak jest. Niezwykle utalentowany twórca Teatru Piosenki Młyn, Maciej Łyko, w następnym utworze jego autorstwa, więc tak jak to Tomek, nie grywa byle czego, więc zagra. Temat fantastyczny, bo tytuł tej piosenki to... Otóż słuchajcie. Taki nostalgiczny. Tak. Drodzy Państwo, więc tak. Ale ja nie chciałem, żebyś opowiadał. Tylko... Ale to jest bardzo ważne. Geneza tego utworu jest niezwykle istotna. O to mi chodziło. Dla naszej lokalnej społeczności również. Otóż krótko będę mówił. Takie jest to. Śniadanie na trawie, nie? Monet ten... Tam pyk. Nie, bo są dwa. Ale nie manet, tym, tylko... tam taka pani przepiórkę taką robi sobie. Nie, właśnie ten drugi, gdzie stoi wino. A. Bo tam na tamtym nie ma wina. A, i... To tam co innego jest tam. A może i to na tym? No nie wiem, dwa są. Jeden moneda, drugi manet, czy tam na odwrót. Jeden manet, a drugi monet, któryś dobrze, pierwszy to innego. Pyknął. Ale to jest nic. Teraz słuchajcie, są u nas te nadhuczwiańskie, prawda, piękne łąki i teraz sobie idzie pan Maciek Łyko, dobrych kilkanaście lat temu, wraca z Kościuszki, jakieś tam zawody były, przez te piękne łąki i co widzi? Otóż takie śniadanie tego moneta, czy tam maneta, na kurde tej łące naszej Hrubieszowskiej.
pyk, winko, białe wino i owoce, czyli wódeczka. Nie, no co, jak, no właśnie, właśnie, białe wino, to właśnie z nieledwi. I owoce jakieś tam były, prawda? Znaczy typu się, ogórki kiszone. Typu no, kaszanka i śledź. No. To jest raz, ale to jest jeszcze nie wszystko. Teraz tak, druga sprawa, otóż słuchajcie, w Krakowie, gdzie się wychowałem, to się różnie mówi. Różnie mówi. Mam wino, marki wino, jabol, patyk, mózgo, tam, prawda, ten. Pan jabu. Natomiast po raz pierwszy tutaj usłyszałem słowo pryta. I stwierdziłem, że to, prawda, jest fajne. I miała być piosenka o prycie. Tyle tylko, że tak, piję prytę, coś tam, no kto pije prytę, to co? No właśnie, no jakiś rym. Ryż to się nasuwa taki typ. Tak jest, ale on nie pasuje tutaj. No właśnie, albo picie pryty. Będziesz łebobity, nie wiem, no właśnie. Ale to nie, nawet nie o to chodzi. Nie chodzi nawet o rym, bo pewnie może by się i znalazł. Natomiast sobie stwierdziłem, że jak ta piosenka kiedyś będzie taka sławna na całą Polskę, to ona właśnie nie będzie sławna, bo nikt nie będzie wiedział, co to jest ta pryta, tak jak ja nie wiedziałem. W związku z tym zostało się wino. I trzecia ważna sprawa. No słuchajcie, nie może w Hrubieszowie nie powstać piosenka o winie tanim, skoro w nieodległej Nieledwi była fabryka, a uwierzcie mi, nie każde miasto miało swoją fabrykę wina. Siarkowo Dębica był też chyba. No. No. Tanie wino, maestro bite muzyk. Aha, dobrze. Maestro się śpieszy na z powrotem do tego. Gdzieś... O! Bo ma na akord. Idę sobie, idę po wiosennej łącem, wącham sobie kwiatki, ale te pachnące. Idę sobie, idę i pod nosem śpiewam, a wiaterek sobie tą piosnką powiewa. Idę sobie, idę, rozglądam się w koło, myśl mi jakaś mądra, marszcz nawet czoło. I byłoby pewnie już do końca miło, gdyby się to wszystko nagle nie skrzaniło, bo to cholerne tanie wino mojej zguby jest przyczyną. Mojej zguby jest przyczyną. To cholerne tanie wino. Idę sobie, idę, idę i mnie radość niesie. Nagle patrzę, a tu siedzą se kolesie, siedzą se na trawce. No i z tęgą miną konsumują sobie, no co, no właśnie, zwykłe tanie wino. No więc też se siadłem i też wino piłem. Aż po jakimś czasie tak się nawaliłem, że sam nie wiem kiedy, jak kumple mi całej mej wypłaty mnie opierniczyli. Bo to cholerne tanie wino mojej zguby jest przyczyną. Mojej zguby jest przyczyną. No to cholerne tanie wino. Ale to jeszcze nic. Otóż poderwałem sobie na zabawie laskę, chociaż miała jakąś taką trochę podklepaną maskę, to się zlitowałem i za tą przyczyną ona mi z wdzięczności postawiła, no, wino. Po zabawie, docąc laską wino, piłem, aż sam nie wiem jak i gdzie, a no, dziecko jej zrobiłem. Musiałem się żenić, przyszły ciężkie czasy, bo mnie żona goli z całej mojej kasy. Bo to cholerne tanie wino mojej zguby jest przyczyną. Mojej zguby jest przyczyną. To cholerne tanie wino. I jeszcze raz, żeby się zapamiętali. To cholerne tanie wino mojej zguby jest przyczyną. Mojej zguby jest przyczyną. To cholerne tanie wino. Hej. No. Czerę wszystkim oklaski dla moich szanownych kolegów, kolegi Adama, bardzo utalentowanego i bardzo utalentowanego kolegi Andrzeja za te niezwykle piękne chórki, które nadały tej piosence. Czegoś nadały. Chciałem tylko powiedzieć, że mi nie poszło, bo dziadka od orzechów nie wziąłem do kieszeni. Także zbliżyliśmy się do tematu. A to nie, to jest taki, pan, jest taki tenor, pan Karczykowski, który twierdzi, że dobry tenor, żeby górę wyciągnąć, powinien nosić dziadek do orzechów w kieszeni. A to nie w żadnym celu. To na samą myśl o tym dziadku od razu im się to nosi. Ale nie, nie używać go, tylko trzymać. No to mówię, że tak. Prawda. To jest tak zwane oddziaływanie na
Tak. Zbliżyliśmy się do takiego antycznego, że tak można powiedzieć, standardu kultury, czyli wino, kobiety, śpiew, a więc... I Dziadek do Orzechów. Też. To Czajkowski był. Ale to był balet. To my nie tańczymy. I kultura, więc... Kultura. Wersal. Tak, wersal. Po ilu nutkach? Ciekawe jeszcze jest to... Symfonia G-moll Mozarta. Właśnie, zbliżyliśmy się do tego kanonu kultury, czyli wino, kobiety, śpiew, czyli kultura na najwyższym poziomie, czyli wersal. Jaki by nie był. Tak, tak. Obecnie od ludzi dobrze wychowanych, kulturalnych wymaga się tego, aby się często, muszę to powiedzieć, myli. No, przynajmniej raz w tygodniu, w sobotę. Jak wodę nagrzeją. Otóż, kiedyś inaczej było. Kiedyś tak. Kiedyś czytałem, że ludzie byli myci dwa razy w życiu. To znaczy fajnie. W zasadzie raz w życiu byli myci, a dobrze, nie będę tego rozwijał. To wszystko w piosence nie wyjdzie samo. Prawda? Nie ma sensu. Zapraszam do piosenki historyczno-edukacyjnej. Edukacyjno-higienicznej. Też. O. Pod tytułem Zapaszek historii. Opowiem, jeśli tylko słuchać chcecie, o rzeczach, których w książkach nie znajdziecie. W opasłym tomie bryku, podręczniku, wśród nazwisk gołych, faktów wprost bez liku, z koszną redukcją oraz nie bez tremy, zaśpiewam piosnkę o sprawie higieny Ludwika. Ludwika? Ludwika. Ludwika XIV. Utarło się Wersalu grube mury, ostoją były smaku i kultury. Lecz za legendy blaskiem tak już bywa, często się prawda wstydliwa ukrywa. Choć były tam bontony i pardony oraz wytworny władca oświecony. Król Ludwik? Król Ludwik. Król Ludwik zwany Słońcem. To prawda, że przecudny wielki Wersal z bajecznych kilkusetek składał się sal. Lecz jednej brak zacisznej, by z ochotą Król Słońce mógł doń udać się piechotą. A po nektarach pieczystym i winku szukano ulgi, kucając w kominku. Ludwiku, Ludwiku, cóż robią ci w kąciku? Na tronie nie bez własnej przyjemności nasz władca zwykł przyjmować swoich gości. Lecz wierzcie mi, to nie był zwykły fotel. Odgadnie kto? Łaciny liznął trochę. I szczerze wyznam, chociaż w wielkim stresie na stolcu siedział, czyli na sedesie. Król Ludwik, Król Ludwik, Król Ludwik, nasze słońce. Tam uciech dzielnie zachwalanych światu, nie mącił nawet brak sanitariatów. Nie praktykując wietrzenia salonów, wdychano swojski zapach pantalonów. Przy tym miłości nie żałując sobie, która po dziś dzień się francuską zowie. W Wersalu, w Wersalu, w Wersalu rozkosznie żyć. Kołtuny peruk oblepiały pudry, perfumowano niewyprane pludry. A mości król łaskawie z wysokości gałkami brudu postrzeliwał w gości. I wyobraźmy sobie, chociaż z trudem, król w brudzie bratał się z poddanym ludem. Król z ludem, król z ludem, król z ludem swoim jest. Ha! Lecz stało się i króla raz umyto. Poprowadzono z honorem i świtą.
Czysty monarcha błyszcząc leżał dumnie. Mnie. Cię coś boli? Cię? Nie, jego. A. W intarsjowanej i złoconej trumnie. Na koniec niech bańka iluzji pęknie. Nie wszystko świeże, co wygląda pięknie. Od oczu, czasem jest ważniejszy nos. Autor Andrzej Pakuła. Bardzo utalentowany. I o pewnej takiej historii teraz zaśpiewamy. Uprzedzam, żeby od razu na samym początku nie zrażać się jej rozwojem. Na końcu wyjaśnię wszystko. Ja tylko, ponieważ mamy małe kłopoty techniczne, chciałbym umówić się z Adamem, ponieważ nie pamiętamy, więc umówmy się, że U, A. O. A to... A, przepraszam, U, A, Br, nie. O. Nie. To jak? U, O, Br, A. O, A. Nie, jeszcze. Br będzie, jak będzie o palcu i tyle, o. Umówmy się, że U i O na początek. U, O. Nie, tak. O, potem może O. Tak. No. To musi być U i A. To są ćwiczenia z emisji głosu, także proszę się nie przejmować, to wszystko jest potrzebne. A, Br. O, i A. Mówiłem, dobra, żeby zapisać. Uzgodnił się. Maestro. Tam, gdzie bezdrożne kartoflisko w mroku z tęsknotą wyją psy, blado przyświeca księżyc nisko, szeptając ktoś połyka łzy. Blado przyświeca księżyc nisko, szepcze ktoś obficie roniąc łzy. Będę pamiętał twe krągłości, na które twardą kładłem dłoń. Wybacz, że kiedy rzekłem w złości, żeś lekka jak trojański koń. Wybacz mi, że mówiłem w złości, żeś landara jak trojański koń. Ile to nocy, prawda miła, zdrętwiałe członki w tobie grzał. Jak na skus sobie parła siła zgłodniałych pędu dwojga ciał. Jak na skus sobie parła siła zgłodniałych pędu dwojga ciał. Gdym ujrzał, co przed światem chowasz, tom zbliżył drżący palec swój ku miejscu temu i to, co masz, w podniecie dotykał bez tchu. Jam ujrzał ciebie i to, co masz, podniecą dotykał bez tchu. Chodź cicho jęknij, błagam, syna, samego nie zostawiaj mnie. Ja wiem to wszystko. Moja wina. Dlaczego dobrze nie grzał cię? Ja wiem to tylko. Moja wina. Po co mnie na mrozie trzymał cię? Baczność! To szlochał wisza konsowolec. Po znoju opadnąwszy z sił, gdy zepsuł się wjeżdżając w pole stary samochód marki ZIŁ. Bo zepsuł się wjeżdżając w pole wysłużony stary dobry ZIŁ. Chodziło o samochód, ale coście pomyśleli, to ajajaj. I sami widzicie, że było ważne, czy U, A i tak dalej. No.
Tak. Następny, no dobra, powiem to, utwór pozwolił mnie znaleźć się w panteonie wielkich twórców. To prawda. Ale to skojarzyłem dopiero niedawno, bo przecież każdy, mam nadzieję, że każdy słyszał piosenkę Wojciecha Młynarskiego Niedziela na Głównym. Myślę, że co niektórzy słyszeli piosenkę Gilberta Veco Dimanche Orly. No może co po niektórzy słyszeli. A już na pewno chyba nikt nie słyszał piosenki Remedium. Mówimy o tym, że to Kamyk Zielony w wykonaniu Maryli Rodowicz. A teraz, no, a słyszałeś? Nie może być. I ta piosenka, którą teraz Państwo usłyszą, pozwoliła mi zaistnieć w panteonie wielkich twórców. Czuję się z tego tak ogromnie dumny, że trzeba będzie chyba przekuć mnie, żebym się nie uniósł do góry. Jako twórca piszący o dworcach. Tak, ale czekam teraz na jakiś... Ale popatrz, dzięki tej piosence... Lotnisko budują coś, w Świdniku. Czego już może nie ma, przetrwa na wieki. Przecież tam już jest teraz Lidia. Ale co z tego, że na wieki przetrwa, jak ja z tego nic nie będę miał, nie? Także czekam tutaj na przedstawicieli PKP albo Intercity i może coś wyjdzie. PKS-em też nie pogardzę. Gdyby Państwo coś słyszeli, to ja chętnie. Mogę pójść na współpracę. Tak, piosenka pochodząca z naszego ostatniego programu, tak jak i myślałem, poprzednia. Myślałem, że z naszej ostatniej płyty. Chodnikowej chyba. Pod tytułem Przyjdź na dworzec. Gdy w rękę nagły dali zew, wciśnie jak kit zielony kamyk. Gdy wzburzy w żyłach jasną krew, na koncie życia środków zanik. Gdy nieskończona głębia mórz owionie szałem lazurowym, gdy zwodzicielsko woal złóż neonem błyśnie bursztynowym. Na dworzec przyjdź, śmiało się rozgość w poczekalni. Na dworzec przyjdź, ciało gołysz jak w sypialnym, tu strumyk krwi. Miło przeleci przez lopatę, tu szare dni, cudnie zawisną na drawce. Na dworzec przyjdź, śmiało się rozgość w poczekalni. Na dworzec przyjdź, ciało gołysz jak w sypialnym, tu strumyk krwi. Miło przeleci przez lopatę, tu szare dni, cudnie zawisną. Bo tutaj twoja podróż trwa, każdy po drodze innym światem. W nieczynnej szatni chrapie czas, a rozkład śpi nad kasy blatem. Więc na ławeczce obok siądź, serdecznej księgi odwróć stronę i prośbę mam. Przez chwilę bądź moim prywatnym ciceronem. Na dworzec przyjdź, śmiało się rozgość w poczekalni. Na dworzec przyjdź, ciało kołysz jak w sypialnym, to strumyk krwi. Miło przeleci przez lopatę, tu szare dni, cudnie zawisną na agrafce. Na dworzec przyjdź, śmiało się rozgość w poczekalni. Na dworzec przyjdź, ciało kołysz jak w sypialnym, to strumyk krwi. Miło przeleci przez lopatę, tu szare dni, cudnie zawisną jak na grawce. Może się zdarzyć kiedyś tam, wiesz dobrze, w życiu bywa różnie, że tak znienacka dola zła, jak wściekły kundel w kostkę użre. Co biel, co czerń, kto swój i wróg, gdy czasem trudno będzie orzec na pierwszą lepszą z różnych dróg wiodących prosto wejść na dworzec. Na dworzec przyjdź, śmiało się rozgość w poczekalni. Na dworzec przyjdź, ciało kołysz jak w sypialnym, tu strumyk krwi. Miło przeleci przez twoje palce, tu szare dni,
cudnie zawisną na ogrodzie. Na dworzec przyjdź, śmiało się rozgość, poczekalni na dworzec przyjdź. Ciało kołysz jak w sypialnym, to strumyk krwi. Miło przeleci przez twoje palce koszare dni. Cudnie zawisną jak na grawce. Siądź z kosmosu pustką, myśli złącz i bądź po prostu bądź. Dziękujemy bardzo. A to ja teraz nam się polepszy. To ja sobie może pójdę. Nie, no nie. No, gdzie będziesz uciekał? A, bo ja tam też śpiewam. A już myślałem, że się napiję. To jest zapraszamy nasze koleżanki. A, bo te. Kasię i Monikę. Dlatego kurde. Powiedziałem, że nam się teraz już polepszy. Już daje mi, tak, proszę. Prac, daje prac. Już tam. Tak. Moi drodzy. A pani jednak romantyczna jest piosenka napisana do spektaklu Przeczekalnia i nie będę dorabiał ideologii, po prostu została napisana, bo była tam taka rola i trzeba było to napisać. Ale mamy fantastyczny pomysł na tę piosenkę. Być może była wykonana skromniej, ale teraz już tak nie jest. Teraz będzie nieskromnie. Teraz będzie nieskromnie. O ile czegoś nie wiesz. No to wiem. Tyle razy mi mówiła pani, że łudzę się, że to próżny trud, że miłości nie ma. Ale kiedy kosmyk pani włosów na oczy spadł, ja odsłoniłem je i ujrzałem w nich zdziwienie i to, że pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. Lecz starczy chwila, gdy zabije serce tchu, zabraknie w krtani, żeby jak jad romantyczny rzewny potok się wlał. A potem żal, ach czemu głupia tak? Bo pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie i niedostępną chciałabyś grać. Czasem mówi pani do mnie, że to głupie jest. Taki duży chłop, a śpiewa, bo lubi. Ale kiedy w mojej pieśni pani imię gdzieś sprytnie zjawi się, zanika gdzieś gniew, bo pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. Lecz starczy chwila, gdy zabije serce tchu, zabraknie w krtani, żeby jak jad romantyczny rzewny potok się wlał. A potem żal, ach czemu głupia tak? Bo pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. Przecież to nie czasy na romanse, na damy serc. Zresztą, kto to dziś umiera z miłości? Na to mówię, moja droga pani, na mnie spójrz. Przecież lada dzień, ja wyschnę na wiór. Bo pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. Lecz starczy chwila, gdy zabije serce tchu, zabraknie w krtani, żeby jak jad romantyczny rzewny potok się wlał. A potem żal, ach czemu głupia tak? Bo pani jednak romantyczna jest, proszę pani. Choć milczysz gniewnie, niedostępną chciałabyś grać. I brawo dla naszych kobiet. Brawo. Co tam? Maciek, powiedz coś. Kiedyś ucieknie nam młodość. Okularów nie wziął, nie widzi. A to nie, to trzeba coś mądrego powiedzieć. A może w ogóle nie mówmy, słuchajcie. Może nie, umówmy się tak, że nic nie mówmy. Zaśpiewajmy po prostu. Tak, no właśnie. Ja tylko powiem, że przerąbane po prostu. Zanim zechcesz, abym z tobą szedł, zanim każesz mi wyrzec się własnej krwi, pozwól dech ostatni czerpnąć
ze znajomych ust. Los mi ich przywiał, przyjaciele. Nie masz sumienia, jeśli nie umiesz żałować. To, co było, nie musi brudne być i złe. A świat, tak samo twój, jak i mój, nie jest klatką, gdzie tylko płodzi się ból. Kiedyś ucieknie nam młodość, gdzieś skąd nie odzyskasz jej, jej dokąd zabierze los siłę, którą, aby kochać, trzeba mieć wielką. Czekaj, za chwilę krzyknie syn, twoja nadzieja w małym ciele. Co zrobisz, jeśli uciekać zechce jak ty? Kopniesz drzwi i zaczniesz krzyczeć mu w twarz. Kiedyś ucieknie nam młodość, gdzieś skąd nie odzyskasz jej, jej dokąd zabierze los siłę, którą, aby kochać, trzeba mieć wielką. Ucieknie nam młodość, gdzieś skąd nie odzyskasz jej, jej dokąd zabierze los siłę, którą, aby kochać, trzeba mieć No cóż, czas leci, niestety. Czas leci, dzieci rosną, odchodzą, my się starzejemy. Ale z drugiej strony tak było, jest i będzie. Nie ma się co chyba tak specjalnie co tym dołować, nie? Normalne. Taka jest z kolei rzecz. No dobra, a co tam? Aha, no to zmienimy troszkę. Posmuciliśmy, teraz będzie świder. To też jest smucenie, bo jak... Chociaż to jest piosenka naprawdę o wielkiej walce takiej... Tak, kiedy w sobotę rano mieszkasz, powiedzmy, w bloku, w sobotę rano chcesz się wyspać, a o 6 rano sąsiad wyciąga wiertarkę. Tak. Słuchajcie, ja mieszkałem w takim bloku i to bez naprawdę tak było, że moi szanowni sąsiedzi robili majster klepki i sobie robili boazerię. Ale słuchaj, oni ją robili przez 3 lata, w każdą sobotę pod normalnie 3 listewki. Ale tukli się przy tych 3 listewkach z 3-4 godziny, no nie? 3 lata była bazyra elegancka. Wszystko, całe mieszkanie w bazyrii. A potem coś zmieni, na przykład po 3 latach wymienili, że będą coś tam, tynki jakieś. Zrywali to, no ale dobra. Świder, świder, świder. Miałem nad łóżkiem miejsce na murze, miejsce na ścianie, puste i duże. No więc obrazek sobie kupiłem, by go zawiesić, dziurę wierciłem.
Świdrem świdruje się w ścianie dziurę. Świder narzędziem jest w walce z murem. Ale najgorsze, kiedy porujesz, jest to, że czasem nic nie skutkuje. A udar włączyłeś? Dobra, dobra, ty nie racz, ty nie racz. Wiertarka była z udarem wszakże. Wiertło widiowe, nowe, a jakże. Lecz choć tym sprzętem wciąż sidrowałem, to dziury w ścianie ciągle nie miałem. Świdrem świdruje się w ścianie dziurę. Świder narzędziem jest w walce z murem. Ale najgorsze, kiedy rujesz, jest to, że czasem nic nie skutkuje. Panie, nie chcę... a może by tak ciszej? Dobra, 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 dobra. Dam sobie radę. Wierce uparcie. No i tak to właśnie jest. Pod kapiesz czoła. Pod kapiesz czoła. A dobra, już wiem. Wierce uparcie. Pod kapiesz czoła. Wiertło się pali, o litość woła. Wiertarka jęczy, kable rozgrzało. Lecz dziury w ścianie ciągle za mało. Świdrem świdruje się w ścianie dziurę. Świder narzędziem jest w walce z murem. Ale najgorsze, kiedy porujesz, jest to, że czasem nic nie skutkuje. Sąsiad może by tak pomóc. Dobra, dobra. Wierce uparcie ostatkiem sił już świdruje, lecz dziury w ścianie ciągle brakuje. I nie wywierce pewnie do rana, bo to jest cholerna nośna zbrojona ściana. Świdrem świdruje się w ścianie dziurę. Świder narzędziem jest w walce z murem. Ale najgorsze, kiedy porujesz, jest to, że czasem nic nie skutkuje. A co tu się dzieje? No boruje. No wierci. I co? No nie może. No nie dobra, może, nie dobra, może. Dobra. Z człowiekiem także czasem tak bywa, że na nic nam się narzędzie przyda. No bo jak przecież idzie przekonać, kiedy ma we łbie kawał betona. Świdrem świdruje się w ścianie dziurę. Świder narzędziem jest w walce z murem. Ale najgorsze, kiedy borujesz, jest to, że czasem nic nie skutkuje. Jeszcze raz. Świdrem świdruje się w ścianie dziurę. Świder narzędziem jest w walce z murem. Ale najgorsze, kiedy borujesz, jest to, że czasem nic nie skutkuje. Dziękujemy bardzo. Stoję. Dziękuję. Proszę bardzo. Co tam? To tam? Licencja. A to może, prawda, na przykład autor powie coś o swoim tekście, jakie nim miotały uczucia i przeżycia w chwili tworzenia tego wiekopomnego dzieła. Mogę powiedzieć? No właśnie, o to prosimy. Otóż bardzo utalentowany. Wielogodzinnych rozmów z moimi utalentowanymi kolegami, przepraszam, koleżankami utalentowanymi i również nie mniej utalentowanymi kolegami, roztrząsaliśmy sprawę poezji, tego jak się powinno pisać teksty, jak się powinno tekstów nie pisać, ewentualnie no tak. I doszliśmy do wniosku, że uwaga, gdy rymu nie styka licencja poetyka. A to tak. I po prostu trzeba sobie radzić. Choć prawdą jest, że każdy twórca ma ciężkie dni, cięższe, bo jak na złość żaden pomysł nie przychodzi, a coś trzeba napisać. I właśnie o tych problemach, o tych rozterkach, o tych mądralińskich, którzy ciągle radzą, jak się powinno pisać, jak się nie powinno pisać. Najlepiej napisać na fejsie wtedy coś. Na ale byle nie markerem, bo trudno się umyć później. Nie? Moje dzieci to codziennie trza napisać tak. Tam.
I właśnie o rozterkach, problemach, boleściach. Ale ja jeszcze coś chcę twórcy, powiedzieć. Ta piosenka jest, możesz już mówić. Bo jeszcze, ja tak, słuchajcie, ja to lubię pisać na przykład długopisem, prawda? Na maszynie, tak. A właśnie, ha, ha, ha. I kiedyś tak wpadłem na pomysł, że, albo ołówkiem, o, ołóweczek taki pół, jak to się mówi, pół twardy, tak? HB. Ha, ale teraz tak, komputer. Sobie kupiłem ileś tam lat temu, myślę, będę sobie teksty pisał na komputerze. Ołówkiem. Nie, ale bardzo szybko zrezygnowałem. A dlaczego? A kto potem kupi ten autograf, jak to będzie na komputerze od razu? No nie, to trzeba ręcznie. I jak najwięcej pomyłek przekreślać, dużo kreślić, dużo popraweczek, bo to potem będzie, im więcej popraweczek, tym więcej może być warte. Może, jak się, prawda, coś tam kiedyś może, prawda? Licencja poetyka? Tak, może zaśpiewamy, mogę? Czy może mam te gadać głupoty dalej? Nie, to może zaśpiewamy. To nie to chyba. Prawie to. Przeszły mi ciarki. Zaczynamy koncert od nowa, nie mam nic przeciwko, ale... Od bardzo nowa zaczynamy ten koncert. O, już wraca. O, jakże człowiek się namęczy, buszując w gwarze myśli mrowia, nim zgrabną puentą wierszu wieńczy, w znoju dostojne pieszcząc słowa. Ile to jęków łezka tuszy w otchłaniach trudnej męki, oho, piętnem odciśnie się na duszy, gdy myśl nie zechce wyjść spod ręki. Licencja, licencja, licencja poetyka. Licencja, licencja, licencja poetyka. Jak pawie puszą się mędrkowie, sypiąc maksymy z pustych główek. Udane dzieło, pestka, bowiem wystarczy zestaw gładkich słówek. Trochę inwencji rymów szczypta, łyk biadolenia nad złym losem. A gdy posklejasz swoje skrypta, zapasem tchu gruchnij z patosem. W ten czas poeci, wielkich duszy wieszczów, goście rymy swemi, podpalcie parnas, rzućcie muzy w rozwartą gardziel głodnej ziemi. Wy nad poradze się unoście, cienie pogrzebcie, pieni zapony. Bezinowej ręki w poście, ruszcie zbliżone sumy dzwony. Do was kieruję prośbę małą, zrutynowani do imentu. Zbudujcie wieżę z głazów całą, na błocie i bez fundamentu. Na koniec ujmę rzecz dosadnie, rymem do celu sunąc równo. Kupa kamieni, ha! Wszystko ładnie, lecz bez wysiłku wyjdzie smutno. Licencja, licencja, licencja poetyka. Licencja, licencja, licencja poetyka. Licencja, licencja, licencja poetyka. Licencja, licencja, licencja poetyka. Dziękuję bardzo. I teraz wysłuchajmy błazna, kiedy śpiewa. A to Maciek, oczywiście możesz coś powiedzieć. Ale tu by wypadał znowu coś mądrego, a to ja nie jestem specjalistą. Nie, bo to jest... Nie, tekst sam w sobie jest taki dosyć poważny, myślę sobie, więc może... Teraz jest może po prostu piosenka, głupiego, piosenka o tym, co w tej chwili robimy. A no tak. Wysłuchajmy błazna, wysłuchajmy kiedy śpiewa. Wysłuchajmy. Wysłuchajmy Tomasza. Wysłuchajmy błazna, kiedy śpiewa, chociaż dużo łatwiej z niego szydzić,
łazen pozwoli maski nam zdjąć, lustra się nie wstydzić. Wysłuchajmy błazna, kiedy śpiewa, chociaż czasem głos uwięźnie w krtani. Prawda jest wszędzie i biada tym, co ją mają za nic. Wysłuchajmy błazna, kiedy śpiewa, chociaż dużo łatwiej z niego szydzić. Błazen pozwoli maski nam zdjąć, lustra się nie wstydzi. Ludzi tyle opowieści, płyną łzy radości, łzy rozpaczy, że prawda boli, gdy pluną w twarz. Pojmiesz, co to znaczy. Wysłuchajmy błazna, kiedy śpiewa, wers za wersem mierząc w nasze twarze. Błazen przestanie i wtedy nam kontynuować każe. Wysłuchajmy błazna, kiedy śpiewa, chociaż dużo łatwiej z niego szydzić. Błazen pozwoli maski nam zdjąć, lustra się nie wstydzić, lustra się nie wstydzić, lustra się nie wstydzić. Nasz Evergreen. A ja się tak już rozochociłem. To będziesz musiał poprzestać jedynie na Ochocie. Nie chodzi tu o tą dzielnicę w Warszawie, nie? Ha, no to co? No to słuchajcie, do zobaczenia za miesiąc. Około. Idźcie do swoich domów, rozdajcie uśmiechy swoje, niech noc was obejmie ciszą i spokojem. I niech już nigdy nie przyjdą nocą drzwi wasze nie załomocą. I niech już nigdy nie spadnie niebo i żebyś nigdy się nie bał. Idźcie do swoich domów, rozdajcie uśmiech swoje. Niech noc was obejmie ciszą i spokojem. I niech już nigdy nie przyjdą nocą, to już było. Aj, coś tam dzisiaj, jakaś forma słaba. A no to, tak oni sobie poułuchają mi. Idźcie do swoich domów, rozdajcie uśmiech i słowie. Niech następne to noc was obejmie ciszą. Bo pomyliłem pierwszą z drugą, to teraz pierwsza będzie. I żebyś nigdy więcej nie musiał w samotnym łóżku się dusić. I żeby zawsze była przy tobie i w zdrowiu, i w chorobie. Idźcie do swoich domów, rozdajcie uśmiechy swoje. To teraz będzie trzecia dziewczyny, nie? Czyli będzie nie cztery, tylko pięć, bo jedną przełomę, nie? Ciszą i spokojem. I niech się cudne dzieci wam rodzą i niech nie umierają młodo. I niech już nigdy nie przyjdzie do was śmierć, nikogo nie schowa. Idźcie do swoich domów, rozdajcie uśmiechy swoje. Niech noc was obejmie ciszą i spokojem. I niech wam szczęście zanuci piosenkę,
żeby was pobłogosławić. A Pan Bóg z nieba niech poda wam rękę i niech zaśpiewa z wami. Idźcie do swoich domów, rozdajcie uśmiechy swoje. Niech noc was obejmie ciszą i spokojem. Krzysiu Zawisza, dziękuję bardzo. Magda, nie wiem gdzie jest, ale dziękujemy za sprzedaż biletów. Dziękujemy również nieobecnej Gosi Bieleckiej i Mateuszowi Kłakowi, który jest, nie wiem, gdzieś tam Mexico chyba. Poza tym dziękuję publiczności. Magdzie Sielickiej też. No to już powiedziałem, że Magdzie za tak, sprzedaż. Nie słyszałem, bo tu coś tak, tak. Z tej strony nie słychać. No. Publiczności za to, że przyszłaś. Zapraszam za miesiąc. Postaram się przygotować coś. Jakiego tak. Może tym razem będą dziewczyny mówiły. O! Mów się nam płacą za to. Idźcie do swoich domów, rozdajcie uśmiechy swoje. Niech noc was obejmie ciszą i spokojem. Idźcie do swoich domów, rozdajcie uśmiechy swoje. Niech noc was obejmie ciszą i spokojem. Idźcie do swoich domów, rozdajcie uśmiechy swoje. Niech noc was obejmie ciszą i spokojem. Idźcie do swoich domów, rozdajcie uśmiechy swoje. Niech noc was obejmie ciszą i spokojem. Idźcie do swoich domów, rozdajcie uśmiechy swoje. Niech noc was obejmie ciszą i spokojem. Bardzo państwu dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. A chciałbym jeszcze na koniec mam powiedzieć... Mam nadzieję, że okna macie pozamykane, bo chyba burza przecież. Nie strasz ludzi, bo zaraz uciekną wszyscy. Ale ja nie wiem, czy mam... A ja chciałem jeszcze coś powiedzieć. Wreszcie. Posłuchajcie. Tak się składa, że pod koniec listopada, października może tego roku będzie okrągłe 5 lat, kiedy Teatr Piosenki Młyn powstał i zaczął występować. Od tego momentu napisaliśmy masę piosenek. Nie będę rzucał cyframi, bo nie wiem, trzeba po prostu policzyć i powiedzieć. Występowaliśmy dużo razy. Tyle tego jest. Tak, jest tego sporo. Występowaliśmy dużo razy. Chcemy występować 2, 3, 5 razy więcej niż do tej pory. Ale czujcie się zaproszeni, bo zrobimy wielką imprezę. Nie? Z białym winem i owocami? No słuchajcie, teraz już nie ma wyjścia, ja już obiecałem. No to... To już musimy. To musimy dużo zrobić. Koncertu, żeby uspierać kask. Tak jest. O, to dobry pomysł jest. No. Musimy zrobić wielki koncert pod koniec października lub listopada na 5-lecie Teatru Piosenki Młyn. I czujcie się zaproszeni już. Bardzo, bardzo was zapraszamy. Do zobaczenia, dobranoc. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Miłej nocy życzymy. Płyty można, jeśli ktoś chce kupić. Zawsze płyty są dostępne w agencji Bruno na Glinkach. Jeśli ktoś w jakimś tam innym momencie chce sobie kupić, to zawsze tam Bruno u ciebie są chyba płyty, prawda? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobranoc.